Siemanko, z tej strony kolejny, znam was w kolejnym odcinku z serii PGR. I widzowie, Michał musiał gdzieś lecieć, mówi, że przyjechali jakieś goście. A propos jakiś gościu, kurde, a propos jakiś, nie wiem, jakiegoś zadatku, jakiś, sorry za fryzurę moją, widzowie, ale że 10 milionów ktoś chce? Dobry panu, przepraszam, ja spałem. O, w końcu, o co tu chodzi, bo tu już kolega pobiegł za tym twoim kolegą jakimś. Znaczy, powiem panu tak, nie wiem, o co chodzi właśnie, jak, o co chodzi, z jakiś zadatek 10 milionów? Pan Michał. Pan Michał. Ja jestem pan Karol. Pana. Jest podpis. Jej. Ale na powie dokumenty. Pan, znaczy, ale, no, ale pana, o co ja chodzi? Ja panu wytłumaczę wszystko po kolei, bo wy widzę, że nie wiem, wy sobie jaja robicie, czy co? Ale jakie jaja robię? Jakby nic nie, my nic nie podpisywaliśmy, nic nie wiemy. Panowie, tu jest wszystko, to pole zarezerwowane na wielkie gospodarstwo. Ileś to? Tam kur, świń, koni, hodowla psów jakaś wielka, jakaś chałupa taka dowalona, jakaś stodoła. A z kim państwo rozmawiali na ten temat? No, pani Nina nas wzywała. Come on! My oglądaliśmy come wszystko on, no daj! Raz! Janina, albo tu przyjdziesz, albo nigdy już więcej nie pokazuj się tu na oczy. Nigdy więcej się nie pokazuj, jak tu nie przyjdziesz. O co to chodzi? Proszę pana, ona jest jakaś jeteges. My nic tu nie okay, tego. Ale panie, milionów już jest, ale bo my to jest, ale to jest nasz, ale to jest nasze pole. My jej, zobacz pan, ta buda co tu jest, nie? My jej postawiliśmy, to? Żeby ona sobie mieszkała. Kobietę uratowaliśmy z płonącego domu. Proszę pana. Dla pracowników jest PGR-u. To nasz jest PGR tu obok. Te pole jest nasze. No i co? My jej postawiliśmy budę, żeby sobie tu mieszkała, ale my nic nie chcemy stawiać, jakie no 10 milionów? No mówiłaś, to działka jej męża. Jak ona nie ma męża, człowieku? Ona sobie coś ubzdurała, że mój... No ja nie wiem, co jest tutaj namieszanie na umowie. Mój wspólnik Michał ubzdurała sobie, że mój wspólnik Michał to jej mąż. Że niby ślub ma. Dobra, proszę pana, no to jak teraz załatwiamy tą sprawę, do 10 milionów musicie oddać. No to ale jak my mamy oddać, jakby nic nie podpisywaliśmy, gościu? Ina, raz, ale jest podpis pana Michała. To kto podpisywał? Michał czy kto? No, jest jego podpis, no to w takim razie. Janina! Tak? Na pewno, Janina! Wytłumacz, o, co tu się dzieje! Pani, to jest to pani. Co no, tu się dzieje? Michał będzie budował chyba gospodarskie wieńki. Jak będzie budował, jak Michał nic na ten temat nie wie? No to pani podpisywała za męża. O, no, proszę! Bo Michał prosił! Jak za męża? Jak to nie jest jej mąż, panie! No, no ja nie wiem, o co tutaj chodzi, jakieś trudne sprawy robicie z tego, no my po prostu mamy, jesteśmy firmą budowlaną, kontrakty już załatwiliśmy. Ale człowieku, tu nic nie będzie budowane, żadne gospodarstwo! No to musicie oddać zadatek i po sprawie. Od razu panu mówię, że nic nie będzie oddane. No to idziemy do sądu, ja mogę zadzwonić na policję, nawet i teraz oszukaliście nas, ja... Ale jak my, człowieku, jak my oszukaliśmy, jakby nikogo nie wzywaliśmy, tylko ona widocznie chyba. Z nią rozmawialiście czy z nami? Rozumie pani? A to co, jakąś umowę podpisała ona? No podpisała umowę na budowę. 200 milionów jest koszt całkowity. Ja około. Pier... Czy pani Janina zgłupiała? Na starą walutę! Ja... Na normalną walutę, a nie na starą walutę, że panią żyjemy w takich czy czasach, że pani Janina zgłupiała? Naprawdę? To co, naprawdę to nam prawdziwą walutę? A co pani Janina robiła najlepszego teraz? Mówiliśmy pani koszta. To pani dokładała i dokładała się. Ta hodowla psów nie wiadomo ile wejdzie. Hodowla psów? Hodowla psów? Hodowla psów? Konie, no to wszystko, wszystko. To pani będzie miała tutaj zoo, to nie takie mini. Ale jak będzie miała, jak to jest nasze pole, człowieku? Jak wy będziecie na naszym polu, kurde, zbudować coś? Nie wiem, że pana, no my dzisiaj jeszcze na wieczór maszyny przywozimy. Będziemy ale to powiem od razu tak. Coś państwo tu wiadomo maszynami, będziecie to spieprzać szybciej, jak żeście tu przyjechali. Od razu gwarantuję to panu. No to co robimy? Jak to załatwiamy? W dupie a to mam. A ta lodówka będzie pełna w chałupie i w saunie? Niech Janina będzie załatwia. Będzie sauna, będzie wszystko. Tak jak pani miała na projekcie, jak pani u nas była. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Janina, czy ty jesteś normalna? Czy ty jesteś jakaś no roz? No, a to Michał mi buduje. Jak Michał ci buduje, jak Michał nic o tym nie wie? Krów, ile tam miało być? 300? Ale tu będzie, no naprawdę, tu będzie rafineria praktycznie gospodarcza. No to... 400. Ale ja się ciekawię, z czego no. Panu ona da te pieniądze, jak ona nie ma, ona jest bankrutem, ona nic nie ma pieniędzy. Ale to Michał podpisał. Tak Michał podpisał, to Michała... Nie podpisała za męża. Ale jak może nie. Ktoś za kogoś podpisać, panie? Michał chciał! Nie. Aneks robiliśmy do umowy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś za kogoś może podpisać, rozumiesz to pan? No czy to tego nie rozumiesz? W razie pani ta... Musi jakoś teraz się wypłacić, nie wiem.
No to teraz Janina... Będzie, no to do więzienia ją trzeba. Będzie pan brany za dupę. No to trzeba Janinę... Janinę do więzienia wsadzić. Będzie pan za to brany, że pan kazał mi podpisać za męża. Co? A pan kazał? Ja? Przecież to pani wkazała. Pan kazał jej podpisać? Tak, pan ja do tego zmusił? Do podpisania. Przecież mi ta umowa będzie do niepotrzebna. Będzie nie pan zlecenie za to wykonawców 10 praktycznie trzeba robić. Gówno z tego będzie zarobku dla naszej firmy. I jeszcze ja bym się w to pchał. No ale zrobiliśmy mu fajne zlecenie. Będzie pan za to brany. Ja już zaraz tego nic nie rozumiem. W takim razie, jeżeli pani nie odda pieniędzy, to ja dzwonię na policję, sprawę kierujemy do sądu. No i bardzo dobrze. I pan kieruje sprawę do sądu, niech będzie brana Janina za żopę. Niech będzie brana za żopę. Odbierzemy te pieniądze, a co pani zrobi później, to nie wiem, w więzieniu. O, panie, pan będzie za to brany, wie pan czemu? No? Bo pan kazał mi podpisać za nie siebie. Ja byłem z pracownikiem, mam na to świadków. No to widzi pani Janina, no to pani Janina nie gada już głupot, pani Janina niech nie wyjaw, bo ja tylko powie prawdę, o co tu chodzi? Wszystkie rozmowy są nagrywane. O, to super. Dobra, o co tu chodzi pani Janino? Wie pan, my nagrywamy, żeby łatwiej później projekt zapamiętać, bo jak pani tutaj tłumaczyła 20 praktycznie budynków, to weź to spamiętaj, to nagrywaliśmy całą rozmowę. Ja... Nie, no to patrzę, że pani inaczej nie zmienia. Konie, krowy, kozy, powiem panu co? Nie wiem, ja jestem teraz w kropce. Ona zaczęła odpierdzielać. Mieszkała u nas. Postawiliśmy jej tu budowę i chcieliśmy, żeby ona u nas mieszkała, nie? No. Proszę pana, niby się zmieniła, zaczęła tam maszyny ogarniać i tak dalej. Mówimy, o, zmieniła się, bo odpierdziała takie akcje, że panu nawet nie chce gadać, bo pan nie uwierzysz. Teraz nagle taka sytuacja, proszę pana. Ja sam nie wiem, co mam robić. To, nie wiem, czy wygnać gdzieś, czy coś? Panie, ja nie wiem, co to już wasza sprawa, to już nie moja sprawa, nie znam tej baby. No to... Ja zaraz ją pogadam oczywiście, proszę pana, ale... Nie, takie stare pruchwy to na pogrzeb szybciej już powinny lecieć niż na... Ale proszę pana, tu nic nie będzie budowane. Tu nic nie będzie budowane, od razu pan mówił, to jest nasze pole, no nie wiem co ona podpisała. Do sądu, no i jakoś z ubezpieczenia sobie poradzimy, a ją najwyżej zawiną. Ale pan zgłasza sprawę, to nie jest moja sprawa, nie? To pani inaczej będzie martwić. No tak, pana podpisu nie ma. Powiemy, że ona sfałszowała podpis i tyle, no. No tak, no po co? Do widzenia. Do widzenia panu. Na Michała, albo co? Jak na Michała, chyba... Nie. Dziękuję panu, no ogólnie przepraszam pana za tę sytuację, ale ja nie mam za co przepraszać, bo to nie ja. Jakoś to ogarniemy, ale przecież by zapadał takie historie. Moja wina. Ale to nie ja, nie proszę pana. Gdyby nie te ubezpieczenia przy pana, to... Uaj, to by ciężko było w tej branży. Do widzenia. No i co? Słucham tłumaczeń. No nie wiem, no Michał mi miał budować, obiecywał, ale... Ale co Michał? My mówiliśmy Janinie, że Janina się dobrze będzie sprawować, to dom pobudujemy Janinie tam. Tylko dom. I my to zrobimy, a nie Janina na własną rękę, gospodarstwo za 200 milionów? Buduje? A to jest zabawne? To jest zabawne? To jest takie śmieszne? Przepraszam. Teraz powiem pani nie tak. Ja myślałem, że pani Nina się zmieniła i że już jest normalnie. Ale patrzę, że coś z główką jest nie teges, więc pani Nina teraz tak. Tą budę, dzisiaj pani Nino... Wywodzimy i palimy tą budę. Nie. To, co kupiliśmy, ten kemping, pani Nino, benzyno oblewamy i podpalamy. I pani Nina na własną rękę liczy tylko na siebie i szuka sobie jakiegoś lokum. Najlepiej 100 km od nas minimum. Bo my, pani Nino, dziękujemy za współpracę i my z panią Nino nie chcemy już mieć nic do czynienia. Bo jeżeli pani Nina sprawia takie kłopoty, a co jeżeli by tu przyjechała firma, faktycznie by postawili te już maszyny. I co wtedy? Ja tylko życzę pani Janinie powodzenia w sprawie sądowej, bo ja nie wierzę w to, że ci ludzie w sprawie sądowej pani nie założył. Za sfałszowanie podpisu. Ale... Karol! Co? Widzisz mnie? Chodź pod słonecznik. Idę. Zaraz przyjdę. Pojechali? Gdzie ty jesteś? Przy słoneczniku. Pojechali? Pojechali już. Ja się schowałem tutaj przed tym gościem. Ona sfałszowała twój podpis, rozumiesz? Co? To dlatego ten gościu tak mnie wyzywał, jak mnie gonił. Sfałszowała twój podpis! I 200 milionów gospodarstwo, żeby postawić! I ona będzie miała problemy teraz, do sądu sprawy. Mamy wziąć te 10 milionów na tą zapłatę, teraz tą pierwszą, o co to chodzi? Jak? Co? No 10 milionów musimy zapłacić pierwszą ratę, tak? Nie, my nic nie musimy. To Janina podpisała i ona musi. Trzeba, Michał podpisał. Ja nic nie podpisywałem, proszę mnie nie oczerniać nawet. Ona nadzieję, musi. Że oni jakoś nagrywają te rozmowy albo coś takiego. Tak, powiedział, że nagrywali. Że naprawdę? Projekt ogólnie, tak, że tam... A, no to idealnie, to za sfałszowanie podpisu i w ogóle to... To ile, za 20 lat więzienia no, będzie, co? Ale po problemie z panią aktualnie. No i ogólnie ja już mówiłem, że to... Ja chodził na dach i skakał.
Znaczy ja ogólnie mówiłem, że ten kemping, co jej załatwiliśmy, to co dzisiaj wywieziemy, tam gdzieś podpalimy, co benzyna się wleje i... No tak, dobra, przecież ona już nie będzie mieszkać. My jesteśmy jak rodzina, musimy się wspierać. Mnie poniosła chwila fantazji. Musimy jakoś z tego wybrnąć. Ale podpisać umowę? Nie, to pani Ina musi z tego wybrnąć. Pani musi z tego wybrnąć, a nie my. My mamy z tym nic do czynienia, więc... Pamiętam, my nie jesteśmy żadną rodziną. Ale przysiewaną. No... Panie Ino, jak pani miała się do nas zwracać? Paździoszki. Co? My jesteśmy dla pani szefostwem, a pani jest dla nas takim niskim pionkiem, który wykonuje polecenia, rozumie pani to? Nie no, bez przesady, ale... Tak, po prostu Karol, pani... tak miało być, że ona jest, znaczy... relacja nie koleżeńska, tylko relacja... Tylko biznesowa, tak, 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 to służbowa relacja. No to pani relacja. Ma tam chałupę pracowniczą i pani nie gada ludziom dookoła, że tam pracownicy PGR-u mieszkają, a pani tutaj na PGR-ze, bo to pani mieszka tam właśnie w chałupie tej. Tak. No bo ja jestem pracownicą! Bo też mnie doszły słuchy właśnie, Michał, że tak było gadane w sklepie gdzieś tam, nie? No. No, to... no ja tak gadam, ale to ci ja mówię prawdę, bo tam pracownicy mieszkają, bo ja jestem pracownicą. Ale pani mówi, że pani mieszka na PGR-ze, a tam pracownicy mieszkają. Ej, ja nie chcę, by ludzie wszystko wiedzieli o mnie. To pani najlepiej niech nic nie mówi, ja a nie... Ja pierdzielę, to pani się nie odzywa, pani nigdzie nie wychodzi do ludzi, bo pani zawsze nagada jakiś głupot, gdzie pani nie pójdzie tak naprawdę. No co mam jeść? To jeść z koryta, najlepiej. A, ze świniami albo z tymi szczurami, co pani ma u siebie. Jeść, pieniądze są płacone za pracę, normalnie. Nie ma problemu, pojechać sobie do sklepu coś kupić, do jedzenia. Nie, ja nie mam płacone. Tak? No jak a, wczoraj jaka... płacone? A wczoraj 150 zł dostała pani Nina? No to musiałam kupić bimber. Za 3 godziny pracy tylko 150 zł. Bimber 150 zł aż? Tu ile tak. pani tego dokupiła? Wszystkich. No to pani będzie jadła codziennie bimberek. Żaden problem. Nie będzie pani jadła. Na obiad będę przychodzić. Ale my pani mamy tylko dzisiaj w nocy się napije, bo jutro o 6 ma do roboty. Napije. A, ona będzie pracować, nie wiem czy wiesz. Gdzie? A! Tego gościa to case'a miał, będzie odrabiać case'ika cały miesiąc, czaisz? Cały miesiąc? Tak, cały miesiąc pracy od 6 do 22 pan powiedział. A jak nie, to pójdzie na policję, chociaż teraz pani Jenino to i tak już... Bez różnicy, czy pani pójdzie siedzieć za to... Tyle to... kłopotów pani Jenina teraz ma. Ja nie pójdę do tej roboty. Ja życzę powodzenia. No jak pani chce, to Michał, pani ja pojadę na wozu trochę walnę, to bo ja to... ja też lecę, co? A pani sobie robi, co chce ze swoim życiem. A mogę ja też? Nie. Ja biorę tego Ursusa. To ja odpracuję tą zaliczkę dzisiaj. 10 milionów! 10 milionów, tak? No to mogę nawet wszystkie pola nawieść. No, pani, to ja i tak nie, nam się no. chyba nie za bardzo to opłaca. Co to było? No to kurde za wjazd, no. Ale... To co mam robić? Co robić? Najlepiej, różaniec zmawiać. Nie odzywać. Różaniec za swoją przyszłość. Modlić się, żeby kurde wszystko było dobrze. No ja, chłopaki, pomożecie mi się z tego jakoś wykraskać. Nie. Niestety. Jak może pani pomóc? No to nie da się w tym pomóc. Trzeba mieć 10 milionów, żeby pomóc czymś takim. W tej sytuacji nie mamy nawet... To nie to, że dobra, my nie chcemy, tylko tu się nie da załóżcie, pomóc. Załóżcie za mnie, a ja wam oddam. Na pewno. Jak, ja się ważne pytanie. Gdzie jest mój milion za poloneza? Pytam się, gdzie jest? No to cię odrobiłam już. No, Michał, no i widzisz, jak ja... Nie ro... Ale gdzie pani to odrobiła, kiedy, jak i nie, w jaki sposób, bo nie rozumiem. Milion za poloneza. Dawać. Na robocie. I to raz, dwa. No. Panie Ino. Bzina. Brak słów po prostu, brak słów czasami jest, jak pani coś powie. Chłopaki. Po prostu, ja życzę powodzenia. Ale my musimy się wspierać, jesteśmy rodziną. Nie jesteśmy rodziną, nie musimy się wspierać. No to właśnie. Musimy. Nie jesteśmy nie pani... Nie chłopaki, tylko szefie. Właśnie. Szefie. No. Wspierajmy się. Nie. Pani Ino. W takich sytuacjach nie ma wsparcia, bo niestety, bo tutaj się nie da wspomóc, jak nawet byśmy chcieli, nie mamy takich funduszy. I po drugie, w co się pani Ina wpieprzyła? Nie była pani Ina pijana, nic. Była pani Ina świadoma, zresztą nawet jak była pijana, to nie jest wytłumaczenie. Takich rzeczy się nie no robi, właśnie, no. Ciekawe, umowę podpisywać. Umowę podpisywać, no dajcie spokój. 200 milionów to pani oszalała już całkiem chyba. Naprawdę, no. No weźcie. Chodzi ludzkie pojęcie, ja już jestem na polu. Zowie, robimy nawóz.
Ale może do roboty się przygotuje. Przyjdzie pani tutaj na pole, pobiega sobie troszeczkę. Bo no myślę, że ten plan to raczej będzie miał sporo roboty dla pani. Ale jaja, widzowie, naprawdę. No kto by pomyślał, że takie jaja będą. 10 milionów. Toż, no tego nie spłaci z niczego Michał i pójdzie do więzienia pewnie. No tak. No ale może, no weźcie, a możecie mnie wesprzeć teraz, bo ja pomyślałam o czymś. O czym? O czym? No bo to też jest trochę jakby wina tego chłopka, że mi kazał tak podpisać. Ale no, on ma wszystko nagrane, to się okaże, czy kazał, czy nie. No dobra, ale mimo wszystko on nie powinien być przyjąć podpisu. Co? Ja nie na dół. Tak, to... ktoś zepsuł grę. No właśnie, tak coś mi się wydaje, widzowie, zaraz się widzimy. To ogólnie Janina zepsuła grę. To nie ma Janina. Jechała do rowu. Ale ogólnie pani Janino, co jeszcze w sprawie tego? Musi sobie pani Janina teraz jakoś poradzić. My z Michałem będziemy na pewno życzyć pani Janinie powodzenia. Nie jeździ tak tutaj po polu, no! Uwiecie! Michał, tutaj ja do końca zrobię. Wiesz, jak jechaliśmy Kejsa odprowadzać, dwa razy go wywaliła? Kejsa? Tak. No to ten chłopiek to zobaczy, to się nogo przeżegna. Nie jeździ po polu, powiedziałem! No nie, no. Nie, ona nic, no to jest po prostu no nieformalny człowiek. No ja jest... nie wiem, czy ta budowa domu to chyba nie będzie, Michał. Nie, to ten dom to jest już pani, no już pani ma po domu. Nie będzie chałupy, bo to... No to jak będziecie mi tak gadać, to się wyprowadzę. A to... tak blisko jedziesz? Co? Co tak blisko jedziesz? Ja nie widzę, kurde, jak to tego. Ale tu masz 24 metry szerokości, to możesz to pole na 4 razy zrobić. A. Dobrych tych. Już nie widzę, gdzie tu kurde jest. Dobra, ale to powiedzmy, że tak będę jechał. No. To czekaj, to ja... Już na kolejne pole pojadę. No, ja przejadę jeszcze z tamtej strony raz i możesz jechać na kolejne. Dobra, no. I gitara. Ojojoj, pani, ja nie wiem. Teraz się z tobą przejadę, co? Nie trzeba, co? Lubicie mnie, nigdy proszę. Może nie jeździ. W ogóle tą rynówkę najlepiej to było odstawić, bo to jest taka jazda, marnowanie paliwa. Tak, 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 tak. I może pani się jak człowiek na rozsiewacz. Bez pytania na przykład też takie branie ciągników. No, to też... jedzie przez środek pola, zajebiście, błoto spod kół, jedzie. No, ale to trzeba wykluczyć coś takiego. Albo po prostu wykluczyć pewną osobę tutaj z tego obrębu i też nie będzie tak problemu. No to będzie tam do kurczę, to zaraz przez rów przejadę i tyle. Tak? Tak? Mocne słowa. Mocne słowa, pani Janino, bardzo mocne. Jak patologiczną kobietę. I zaraz znowu będzie to mnie wyzywać poza nagrywaniem. Nie, ale my nigdy pani nie wyzywamy. My panią kiedyś wyzywaliśmy poza nagrywaniem. Prosiłbym bez takich poszerz. A może wstawię te nagrania, co? Jakie? Tak! Aha, prosimy w takim razie. Czyli widać, że nie tylko na szczycie się nagrywają ludzie. No. A jakbyście wiedzieli. No, tylko ci duzi influencerzy, nawet tacy mali. Patrzę, że się nagrywają. Proszę bardzo, też nagrywamy od samego początku. Proszę bardzo, pani Buxton. Proszę bardzo. A pani to nie jest jakąś rodziną z Boxdelem? Proszę bardzo. Dobra, nie gadajmy o tym, bo później będzie na zemstę 30 milionów. No i tam. Pani Janino, pani nie. O, może pani napisze do Boxdela, pani pożyczy 10 milionów, co to dla niego? Na przykład. I pani wtedy będzie mogła sobie spłacić. Nie. No jak się pani może cieszyć, że to jest 10 milionów, a nie na przykład 200 od razu, jakby pani podpisała umowę, że trzeba to zapłacić na raz, to wtedy to by były jaja dopiero. Ja podejrzewam, że 10 milionów to większość, znaczy było, większość ludzi na świecie nie zarabia w ciągu całego życia. No to ja nie wiem, jak pani nie chce to zarobić w ciągu jednego dnia na przykład. No to mnie bardzo ciekawi. Bo z tego co słyszeliśmy, no to do dzisiaj był termin wpłacenia zaliczki, jak jedna sprawa idzie do sądu, tak? Dobre to będzie. Oj, będą jaja, będą jajca. Jak to mówią, nieznane są wyroki Boże. Panie Ino, pani idzie do tego kościoła, do proboszcza się modli, może proboszcz pani coś pożyczy, chociaż rzuci na sumę, bo to... No, proboszcz to tam może mieć trochę milionów. No. Musi pani Inka się dopytać. Dobrześ to wszystko nie zapowiada. No nie za bardzo. Chłopaki, jak wy mi macie tak dokuczać, to wy mi kupcie to gospodarstwo. Będziecie mieli spokój.
Ale po co pani na stare lata gospodarstwo? Przecież pani nic nie umie, nawet traktory pani nie umie dobrze jeździć. A co mówić gospodarstwo? Właśnie. Umiem. Gospodarstwo, żeby mieć, to trzeba troszkę się rozumieć. I mieć wiedzy, cokolwiek. No to chęci nie wystarczają. Nie, tutaj chęci nie wystarczają. Tu chęci nie wystarczą, tu trzeba coś potrafić. Tu chęci nie wystarczą, pani Jelino. To takie pani... totalne minimum przynajmniej. No niestety. Niestety, widzowie, niestety. Ale ciekawi mnie rozwój wydarzeń, widzowie. Ciekawi mnie rozwój wydarzeń, jak to wszystko się rozwinie. Jak ta pani Ina sobie z tym wszystkim poradzi. No jak ma podam tego chłopa do sądu, no. Pani Ina go poda, tak? Pani Ina, ale on już panią podał, także to co możecie się wymienić tylko. O to ciekawe, pani Jelino. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. No ale, może... Ej! Wąsąd! Wąsąd, bo na wozu nie roz... Dobra. I teraz tak, jedzie, odstawi ten ciągnik i z gospodarstwa od razu wypad. Michał, mam dosyć z tego. Przyjechała i uderzyła w rozsiewacz, rozumiesz? A na którym polu ty w ogóle jesteś? Bo ja sobie jadę, na tym dużym. Jadę i ciężko mi jest dojechać do ciebie, ale dobra, powoli będę jechał tam. Przejechała mnie, przejechała mnie, Michał, przejechała mnie. Weź się i sprzedaj jej liścia teraz. Nie, Michał, nie mogę tego zrobić. Czego? Michał, ona jeździ po polu, zjeżdża, dobra. Widzowie, niestety, wam to potwierdzam. To jest koniec pani PGR-ze, niestety, już więcej nie zobaczycie. Chyba, że będzie przychodzić i będziemy musieli ją wyganiać. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.